Eksmisji na bruk obawia się czteroosobowa rodzina z Suwałk. Mowa o państwie Sowul, którzy zajmują lokal socjalny w starej kamienicy przy ulicy Emilii Plater. To małżeństwo z 21-letnią córką i paroletnią wnuczką. Od lat żyją w bardzo trudnych warunkach. Zajmują jeden pokój o powierzchni 12 m2, bez bieżącej wody, łazienki i toalety. W środku jest sypialnia, kuchnia i piec kaflowy. Dobytek trzymają w przeciągu, a kąpią się u znajomych. Teraz okazuje się, że mogą stracić nawet i ten lokal. Właściciel kamienicy chce, żeby się wyprowadzili, a inny lokal się im nie należy, bo sami się go zrzekli. Dlaczego to zrobili? Twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd przez szefostwo zarządu budynków mieszkalnych. Dyrekcja zbm zaprzecza tym zarzutom. Kamienica przy ulicy Emilii Plater, gdzie mieszka rodzina, to własność prywatna, na której gospodarował ZBM. Niedawno lokatorzy dostali decyzję o eksmisji, a pełnomocnik właściciela wystąpił do zarządu o wskazanie rodzinie lokalu socjalnego. W tej sytuacji urzędnicy zaproponowali państwu sobą mieszkanie przy ulicy Kościuszki 90. To lokal większy i lepiej wyposażony, bo ma 17 m2, a w środku jest toaleta. Arsialius. Sowul uznała jednak, że po 11 latach życia w ciężkich warunkach chce lokum z łazienką i dodatkowym pokojem, aby córka mogła spać osobno. Mi tak bagnem mieszkali i dalej ten drugi, bez kompanii, cały czas tyle pieniędzy, 11 lat ja tu mieszkam, pieniądze dałam jednemu, drugiemu, kompanię, miskę mi umili, prawdę powiem. I chcieli trochę większe pomyślenie. Po rozmowie z szefostwem ZBM-u, państwo Sowul złożyli pismo, że rezygnują z mieszkania przy Kościuszki. Teraz ZBM nie proponuje im żadnego lokum i nie wiedzą, co mają robić. Arsalus uważa, że urzędnicy wprowadzili ją w błąd. Nie sądziła, że rezygnując z jednego lokalu, nie będzie miała szansy na kolejny. Dodaje, że nie mogła wszystkiego zrozumieć, bo pochodzi z Armenii i nie zna dokładnie języka polskiego. Pan dyrektor mówi, co nie ma, nie ma żadnych problemów. Możecie. E, e, pisać podanie e, rezygnujecie z tym mieszkaniem i czekać papieru i mi czekali papiery, to bezdomne zrobili nas. Szefostwo ZBM-u zapewnia, że nikt nikogo w błąd nie wprowadzał, a Sowul znała konsekwencje swojej decyzji. Ryszard Ołów, kierownik do spraw eksploatacji podkreśla, że zaproponowane im mieszkanie przy ulicy Kościuszki 90 było na wyższym poziomie niż te, które zajmowali. Ponadto ZBM wykonał szereg prac, których oczekiwała Sowul. Co dziwne, Lokal socjalny był lepszym lokalem, wyposażonym bardziej niż lokal, który dotychczas ci państwo zajmowali. I tam nie było nawet kanalizacji ani wody. W tej chwili w tym lokalu jest woda i kanalizacja jest przynajmniej tak zwany wychodek na miejscu. Nie trzeba opuszczać lokalu te trudne, zimowe dni. I dziwię się państwu, że Państwo nie skorzystali z tego. I teraz, jakie będą dalsze losy tej rodziny? Nie do mnie to nie do zarządu dokonywać oceny. Co teraz czeka rodzinę Sowul? Trudno powiedzieć, bo prawo nie określa dalszych działań w takim przypadku. Z jednej strony nie można wrzucić rodziny z domu, z drugiej, ZBM wywiązał się z obowiązków, bo zaproponował lokal, z którego rodzina jednak zrezygnowała. Decyzja, co dalej, prawdopodobnie będzie należała do sądu.